Daniela, Księga Daniela, 8 rozdział, 8 werset. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Księga Daniela, 8 rozdział, 8 werset. Wizja dana Danielowi w rozdziale 8 przed końcem pierwszego imperium, o czym czytamy w Daniela 8:1, daje nam wgląd do tego, jaki jest związek między drugim królestwem Persją a trzecim Grecją, a także na końcową fazę tego ostatniego. Dominium medoperskie, czyli baran, musi zostać powalone i wyparte przez kozła, czyli przez imperium greckie. To z kolei miało zostać rozczłonkowane po śmierci Aleksandra Wielkiego i podzielone między czterech jego generałów. O tym czytamy w Daniela, 8 rozdział, 8 werset. W każdym szczególe wizja ta została niezwykle potwierdzona przez historię. Następnie proroctwo bez żadnego zatrzymania się przechodzi bezpośrednio nad obecnym okresem i przenosi nas do czasu końca, o czym mówi nam 8 rozdział, 17 werset. Podczas gdy Zachód będzie rządzony przez bestię, jak mówi nam to Daniela 7, na wschodzie, w miejscu zajmowanym niegdyś przez jeden z pozostałych rogów, pojawi się inna, niezwykle potężna osobowość. Będzie to Asyryjczyk, o którym wspominają inni prorocy. Jego jedyną ambicją będzie stać się wielkim, wznosić się coraz wyżej, sięgnie w kierunku ziemi przyjemnej, czyli Izraela, jak to widzimy w Daniela 7:9, w swojej profanacyjnej zuchwałości położy kres czczeniu Boga w Jerozolimie. Nic nie dorówna jego dumie i głupocie, a jednak podeptać niebiańskie dary i ofiarę Chrystusa, zrzucić prawdę na ziemię, taka jest postawa wszystkich tych, którzy zapierają się wiary. I możemy to przeczytać, potwierdzenie tego, w Daniela 7 rozdział 9 i 12 werset.